Pierwszy połowie przewaga drużyny gospodarzy, czyli czwórki Radom i prowadzenie wprawdzie po kiksie naszej obrończyni, ale prowadzenie, ale z gry mieli na pewno zdecydowanie więcej miała czwórka Radom. W drugiej połowie, powiem tak, gra się wyrównała, nawet może my żeśmy więcej, czyli Wanda Kraków prowadziła grę. Sytuacji bramkowych może za wiele ani z jednej, z drugiej strony nie było, aczkolwiek no, druga bramka przesądziła o tym, że czwórka no, zasłużenie wygrała, no bo wygrywa ta drużyna, która strzela więcej bramek, a w dzisiejszym dniu akurat tą drużyną była czwórka Radom. A co zdecydowało, młodość czy rutyna akurat w tym meczu? Znaczy powiem tak, gramy czwarty mecz z czwórką Radom, w swojej historii występów w drugiej lidze i w pierwszej, łącznie to był czwarty mecz. Trzy razy dotychczas żeśmy wygrywali, dzisiaj żeśmy przegrali, co zdecydowało. Uważam, że czwórka gra dobrą piłkę, ale myślę, że na naszym największym mankamentem było to, że nie gramy na sztucznej trawie, gramy na naturalnej trawie i nie do końca jest inna gra. Piłka nie do końca słucha zawodniczki, bo są różne rykoszety i myślę, że przede wszystkim dobre przygotowanie czwórki, no nie powiem, że nasze jest złe, a na pewno jedną z głównych według mojej oceny przyczyn było to, że jednak jest tutaj sztuczna trawa, na której my nie trenujemy i gramy sporadycznie. No, mecz można pozytywnie jak najbardziej ocenić. Dziewczęta zagrały bardzo dobry mecz. Ambitnie, tak jak zakładaliśmy, no, będzie twardym przeciwnikiem będzie Wanda. Graliśmy z nimi już do tej pory w ligowych meczach trzy razy i ani razu nie udało nam się wygrać. Jest to czwarty mecz i w końcu odnieśliśmy zwycięstwo. Ale zasłużone jak najbardziej. Kogo można było wyróżnić? Wyróżnić na pewno tutaj cały zespół by trzeba było. Bardzo dobrze spisywała się Sara Herman, która wzmocniła tutaj naszą obronę. Na pewno tutaj bardzo dobrze zagrała Ola Zielińska i Dominika Grad w środku. Generalnie cały zespół, to co zakładaliśmy sobie, przygotowania na Wandę, realizował w większości i widać po tym na boisku.